Słuchacz Tomasz o pseudonimie Darf Quanter beszta mnie, że jestem prorokiem we własnym domu, konkretnie w Polsce, która jest naszym domem. Słuchacz uważa mnie za jasnowidzącą różdżkę i wspomina felieton z dnia 22 marca 2007, kiedy to pisząc o tajnych kontach lewicy padły słowa: myślicie, że można ufać tym Szwajcarom? I nie minęło, chociaż w sumie minęło 2,5 roku, a Roman Polański został aresztowany. 5 grudnia tego roku o Donaldzie Tusku. Nie rozbija się rządowym samolotem, bo nim rzadko lata, inaczej by się rozbił. Wróżba niezbyt pożądana, ale spełniona, pisze słuchacz. Felieton o natowskim planie obrony Polski sprzed 2 lat. Kończą słowa, cytuje mnie słuchacz. W związku z ewentualnościowym planem NATO sugerują, aby w jak najkrótszym czasie odkryć na terenie Polski bardzo bogate złoża ropy naftowej. Tu lekka wtopa, gdyż ropy nie udało się znaleźć, ale za to mamy gaz z łupków, zarzuca mi słuchacz. No i poczułem się zbesztany do tablicy. No cóż, jestem wnikliwy, ale na geologii się słabo znam. Odróżniam kamień od piasku, a piaska od kory i tyle w kwestii wykopalisk. I słuchacz chciałby wiedzieć, jak ja to robię, że trafnie przewiduję. Metoda jest prosta. Uważnie słucham ekspertów i znawców i przewiduję dokładnie odwrotnie. I za każdym razem się sprawdza. Sprawdźcie sami.